Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Paczki nie wyglądają może, ale są b***sko ciężkie. Odwrócę te paczki. Rozciąłam nożem już, żeby to był adres, nie? Karteczek. Cześć, z całego serca pragniemy ci podziękować za zaufanie, którym nas obdarzyłaś. A, to są tajne rzeczy. Ja nie mogę wam pokazać. Ale ile tego jest? Przetestuj i wypełnij ankietę. A jednak nic wam nie pokazuje. Tajne, sorry. I na cholerę ja to tu targałam! Tu? Też tajna? Nawet nie widzę, co tu jest. Dobra, już widzę, co to za smak. No też wam nie mogę pokazać. Gdzie się myci? Chcecie się przywitać? Dzień dobry. Co tu jest? A tu było trochę bułki. No dobrze, smacznej bułki, kiciu. A więc nie zje łososia, nie zje żadnego smaczka, nie zje nic. Ale jak dzisiaj zobaczył bułkę Grahamkę, to jakbyście mu, nie wiem, święty Graal pokazali, nie? Wczoraj nie było streamka, bo złapała mnie jesienna handra. Miałam taki słaby humor, nic mi się nie chciało. Chciałam tylko leżeć przykryta w kocyku i grałam wczoraj cały wieczór w Overwatcha. 6 godzin grałam w Overwatcha tylko po to, żeby dostać rangę Silver 1 i nie da się w to grać. Tą grę się nie da grać bez drużyny. Jak dostajesz drużynę randomów, to ci ludzie, jakby, nie wiem, po wejściu do gry, zjadałoby im wszystkie stare komórki. Zrób Ryśkowi bułkę w Thermomixie, a może Ryśka w Thermomixie zrobimy. Widziałam, że o idolu z TikToka powstał jakiś głośny reportaż w Dzień Dobry TVN i teraz Jellyfrucik płacze na całym TikToku, że go oczernili, a mi się tylko przypomina historia z Gimperem, który poszedł na wywiad do Uwagi i zrobili mu dokładnie tak samo. I nie widziałam jeszcze tego. Nie wiem, czy on jest dostępny w internecie, ten reportaż Dzień Dobry TVN, ale bym go chętnie obejrzał. Jest? O, no to zobaczymy sobie dzisiaj, co? Słyszałam, że Rezy się oświadczył, widziałam. I widziałam też komentarze na Twitterze i na tym Instagramie, że on zmieniał dziewczyny jak rękawiczki, a z tą to się oświadczył chyba po 2 dniach. Takie są zawiedzione dziwuchy, że co mam zrobić, jak oko mi puchnie i boli? Idź do lekarza. A propos pójścia do lekarza. Mam takie pytanie, bo wy jesteście mądrzy i wy wszystko wiecie. Jak mieszkałam w Radziszowie, to miałam tam lekarza rodzinnego, no nie? I to był taki lekarz, taka przychodnia, że źle się czuję, to mogę zadzwonić i się umówić, albo po prostu tam przyjść, usiąść i poczekać na lekarza. No ale teraz mieszkam w Warszawie i umawiam się tylko do prywatnych lekarzy, bo nie umiem pójść do takiego lekarza, jak miałam tam. Jak zrobić, żebym mogła pójść tak sobie do lekarza po prostu? Ja też? No właśnie. Ja nie wiem, jak to się robi. Na SOR? Nie chcę na SOR, po prostu idź. Ale gdzie? Gdzie są takie lekarze? Na wiosce u mnie był jeden lekarz i się zawsze do niego szło, a ja tu nie wiem teraz, jak znaleźć takiego lekarza, co mogę sobie po prostu przyjść. A płacę ten NFZ, więc chciałabym móc pójść do lekarza takiego, jak mnie coś boli, to do niego iść. Kartę założyć w przychodni. A jak znaleźć taką przychodnię? Skąd mam wiedzieć, gdzie tu jest taka przychodnia? Pisz lekarz rodzinny. No to mi wychodzi znany lekarz i znowu muszę 200 wypłacić za to, żeby mnie 15 minut posłuchał w klatkę. Pacjent.gov.pl. Okej, okej. Program wsparcia in vitro. To jeszcze nie mój czas. Mam taki problem, że cały czas praktycznie mnie boli brzuch. I już tak 2 tygodnie mnie boli brzuch. I piłam sobie tą konsultację przez telefon i pani powiedziała, że no teraz są takie wirusy i może panią boleć brzuch i w ogóle, ale że napisze pani takie leki. Nie, ciąży nie mam. Wiem, że nie mam. Napisze pani takie i takie leki. Jak nie przejdzie, to proszę pójść do lekarza rodzinnego. Teraz jestem na etapie, czy chcę wydać kolejne 200, żeby zbadać ten sam problem, czy mogę pójść sobie właśnie na NFZ. Próbuję pójść na NFZ. Możesz pójść do najbliższej przychodni NFZ. To jest moje pytanie. Gdzie jest najbliższa przychodnia NFZ? Czy ja po prostu mam wpisać przychodnia NFZ Warszawa? Pokaże mi się mapa przychodni w Warszawie i sobie tam po prostu tak opójdę i mogę się tam nie zapisywać, tylko sobie tak przyjść? Tak, dobrze. Czemu wszystkie te placówki wyglądają jak więzienie? Bo to NFZ, no tak. No i dobra, ja tam mam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, ja bym chciała darmową konsultację, bo płacę dla was podatki. Czy mam po prostu tam przyjść? Czy muszę się tam jakoś zarejestrować? Musisz iść, najpierw się zarejestrować. Okej, dobra. Nowa nutka Young Leosi. Young Leosia już nie jest różowa. Nie jest już Young. Dwie są nowe nuty Leosi. Blanta, tu nie kończy się bar. Zajebisty bicik. Ten bicik bujał, nie? Jakby tam podłożyć, nie wiem, zamiast wokalu Leosi, jakby tam podłożyć jakąś trąbkę, to tak samo by bujało, nie? Nie ma znaczenia, co on tam nawija, bo bicik jest zajebisty. Co oni robią? Proszę mnie teraz, proszę. Co oni tak tylko... I która jest druga nutka? To Złoty Piasek. Daj mi swoje serce, nogi,
Ręce. Serce, nogi, ręce. A nie zależy jej na brzuchu i na głowie? Zresztą miałam ostatnio bardzo dobrą dyskusję, którą kończynę najprędzej byś sobie chciał uciąć. Wszyscy zdecydowaliśmy, że lewa ręka. Bo bez jednej nogi ciężko się poruszać. No chyba, że jesteś leworęczny, no to tak, no to prawą. Ale w sensie, że jedną rękę. Że są takie protezy, że możesz sobie, wiesz, normalnie już łapać wszystko i robić i to utrudnienie jest mniejsze, a z chodzeniem jest większy problem. Lepiej proteza nogi? No nie. Ja nie naraz, tylko na zawsze. Czemu jakiś El Chapo jej stawia drinki i ją podrywa w barze? A gdzie jest Kacper? Wjeżdżający na białym koniu tutaj. Gdzie jego nogi i ręce i serce? Gdzie? Jest on! A postawił jej drinka, w ogóle zachciał ją zabrać na surfing? Olała go! Olała go, jak tylko zobaczyła czyściopa Kaspra, którego aktualnie tu nie widać. Ale no wiesz, zobaczyła Kaspra, a nie takiego El Chapo i stwierdziła tak, to on. Ej, fajnie dla Leosi, bo może kastować swojego chłopa w teledyskach i oszczędza na pensji dla aktora. No bo przecież nie będzie płaciła chłopakowi za to, że wystąpił w jej teledysku. Nie? Lecą sobie gdzieś razem, bawią się razem, wystąpi od razu w teledysku, sobie poprzyzwalają się, powozi ją jakimś tam furką. Tak, a jak się rozstaną, to usunie teledysk. O! A ciekawe, czy Kacper podpisuje jej na przykład zgodę na wizerunek, że zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku w jej teledysku? Bo wtedy, jakby się rozstali, to ona nie mogłaby usunąć i nie musiałaby usuwać teledysków. Mogłaby, jakby już nie chciała na to patrzeć, ale nie musiałaby wtedy usuwać. A jeżeli by zerwali, nie miałaby takiego papierku, no to on by mógł zażądać usunięcia jego wizerunku z teledysku. Czajcie. Ciekawe, czy się tak zabezpieczyli. Ten delay podobał mi się bardziej. Ten delay się bardziej spodobał, bo to jest taki love song, taki delikatniejszy. A tam był taki fajniejszy, taki imprezowy bicik. Ale czy ja mogę to obejrzeć? Czy by mnie nie pozwali? Chyba tak niezbyt. Czemu byś nie mogła? No bo nie mam do tego praw bardzo. To, że to jest publiczne i że leci w TV, nie znaczy, że ja mogę to retransmitować. To tak samo jak z meczami piłki nożnej. Jeżeli telewizja ma do tego prawa transmisyjne, nie znaczy, że jeżeli to leci za darmo gdzieś, to możesz sobie to obejrzeć tak, o nie? Padam filmie na to im kanale jest ontek pieniędzy, wydaje mi się, że możesz prowadzać młodych dorosłych kompleksy, które przerodzą się życie ponad stan. Czy ja żyję ponad stan? I też, czy to, że ktoś ma kompleks i zarabia mniej pieniędzy, sprawia, że ja nie mogę mówić o moim sukcesie? Wiesz co? Ona chce iść na NFZ? Tak, chce iść na NFZ. Szkoda mi pieniędzy. Można na to spojrzeć w dwie strony. Dla niektórych to będzie zawsze ból dupy, zawsze będzie o, czemu ona ma tyle pieniędzy, jak ona tylko siedzi i gada do komputera? Jak ona może zarabiać tyle pieniędzy? Boże, jak mnie to boli, To jest jedna strona, a dla drugiej strony to może być wow, taka młoda dziewczyna osiągnęła taki sukces, jak się postaram, to może ja też do tego dojdę. Motywacja w drugą stronę. Zresztą, ciężko krywać przed wami jakieś rzeczy, które robię, bo mój content opiera się na dzieleniu się z wami, co mi tam duszy kraj w życiu. Więc jeżeli aktualnie mam problem, bo muszę zapłacić za wykończenie mieszkania i drugi problem, bo jednocześnie postanowiłam kupić działkę i mi się budżety nie spinają, to wam o tym powiem po prostu. Także, wiesz, gdyby to nie wzbudzało emocji, Shaft by pewnie tego nie wrzucał. Bo to, że my sobie tutaj prowadzimy jakieś dyskusje na różne tematy, to zauważ sam, że nie wszystko leci na YouTube'a. A Shaft to wrzuca prawdopodobnie dlatego, bo to właśnie wywołuje komentarze, czyli wywołuje lepsze statystyki, czyli ja więcej na tym zarabiam. Także pieniądze, pieniądze, pieniądze! Wszystko się kręci wokół pieniędzy! Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Mówimy tylko o pieniądzach. O! Teraz mi się przypomniało. Jak oglądałam sobie TikToka dzisiaj, to mi się reklama McDonalda wrzuciła i sobie pomyślałam, kiedy ostatnio jadłam McDonalda? I w tym momencie wyskoczyło mi powiadomienie z Uber Eats pod tytułem zamów McDonalda już teraz! Ja mówię, ja p***olę. Oni już mi nawet w myślach czytają, nie? Ale nie zamówiłam. Ale skubani sprytni są. To te chipy, ale ja jeszcze nie mam chipa, chyba że po udarze mam chipa. Też widziałam na Twitterze, że teraz weszło coś takiego, że streamerzy mają odprowadzać podatek od donate'ów. Ja miałam takie, o k***a, to można było, nie? I okazuje się, że nie wszyscy odprowadzają podatki od donate'ów, więc ja normalnie 15% chyba mam podatku na donate'y. Z drugiej strony, to była taka szara strefa trochę, no nie? Czyli niektórzy ludzie traktowali to faktycznie jako darowiznę i o ile od jednej osoby w jednorazowym donate'cie nie dostałeś więcej niż tam 3000 ileś tam złotych, no to od tego byś już na pewno musiał odprowadzić podatek. Ale mało kto to pewnie robił, jeżeli już się decydował na tą formę, to są darowizny. A płacisz ZUS za donate'y? Nie, nie płaci się ZUS-u za donate'y. ZUS się płaci taki jeden, po prostu od prowadzenia działalności gospodarczej się płaci ZUS. Ja ZUS-u mam 2800 w miesiącu. Dobra. Jak się bierze kredyt, to patrzą na historię przelewów. Wiecie, że oni zawsze mogą patrzeć na waszą historię przelewów? Ja się dowiedziałam po tym, jak opowiedziałam wam kiedyś, że robię sobie przelew z mojego biznesowego konta na moje konto prywatne i je nazywam premia dla pracownika miesiąca albo coś takiego. I powiedzieli mi, że to nie do końca dobrze tak, że to nazywam, no i że powinnam przestać. Bardziej, że mam
mam jedną swoją działalność gospodarczą. Ale jak wysyłacie sobie pieniądze ze znajomymi, na przykład oddajecie se za coś i ja też czasami tak robiłam, że na przykład miałam oddać komuś pieniądze i wiecie, blikiem chciałam mu przesłać kaskę, no to tam wysyłałam to tak różnie, takie dzięki za hot fotki, mam nadzieję, że widzimy się znowu w umówionym miejscu. Takie wiecie, no kłopotki, nie? No i też mi powiedzieli, żebym tak nie robiła. Także nie róbcie tak, nie nazywajcie w dwuznaczny, głupi sposób swoich tytułów, przelewów albo zaporwanie. Okup! No właśnie, te banki coś takie sztywne są strasznie z tymi przelewami, nie? No, więc ja rozliczam normalnie donaty i ZUS, ja płacę 2800 w miesiącu za prowadzenie mojej działalności gospodarczej. I to, jeżeli ktoś mi nawet w miesiącu wyśle więcej donatów czy mniej donatów, nie ma wpływu na mój ZUS. Mógłby mieć jedynie na wysokość mojej składki zdrowotnej, ale ja jestem na ryczałcie, więc moja składka zdrowotna jest stała. Pozdrawiam. A, i w ogóle... Jeden komentarz dzisiaj. Jakoś przeszłam przez komentarze pod moimi filmami na YouTubie. Rzadko to robię, ale jak chcę, czasami robię. I ludzie piszą w komentarzach na YouTubie tak: Boże, ile ona o tym udarze będzie gadać? No ile można? Kurwa, do końca życia. Lol. To tak jakby ktoś oślepł i ma nie mówić, że nie widzi. Kurwa, no. Widzę dzisiaj dzień randomowych pytań. Trochę tak. Mam trochę nietypowe pytanie. Chciałabyś może mieć soda z... Stream? Słyszałam o SodaStream i zastanawiałam się nad tym i widziałam, że jest chyba do wypożyczenia na Plenty. I zastanawiałam się, czy sobie nie wypożyczyć i nie stestować SodaStreama. Co to jest? To jest takie urządzenie, co robi ci gazowane piciu o takich smakach jak normalne piciu. To jest taki, jak macie, idziecie do KFC i macie te takie dozowniki do picia, co podkładacie kubeczek i wam robi kolę na przykład, nie? To nie jest to taka kola jak z butelki, ale jest kola. I to SodaStream to jest takie coś, właśnie, tylko w domu. I możesz sobie wybrać, czy ci ma zrobić kolę, czy Sprite'a, czy Fantę, czy jakieś takie rzeczy. Miesza taki syrop z wodą i daje ci taką wodę gazowaną i robi uff. SodaStream tylko gazuje ci napój? Aha, to ja nie wiem. To jednak nie wiem, co to jest SodaStream. Wybierz syrop do butelki z wodą i on to gazuje i rozrabia. No, na przykład. Dobrze, szybko obejrzymy ten materiał o Jellyfruciku. Dzień dobry TVN. Byłam u was na jednym programie, to ja, ta z udarem. Byłam u was Dzień dobry TVN. Więc macie do mnie numer telefonu. Jeżeli nie chcecie, żebym obejrzała wasz program, ten krótki reportaż, to zadzwońcie do mnie. Teraz. Nikt nie dzwoni. Dziękuję. Gdy na jego spotkanie przyszło tak wielu fanów, trzeba ich było ewakuować. Ej, ale czemu te dzieci tam idą? Jak one namawiają rodziców? Ej, mamo, chodź ze mną. Same idą? Jest tak naładowany energią, tak, że... Tak, to przyciąga jakby. O kurwa. Wy jesteście tacy już wyrośnięci ludzie, to wow. To są opłaceni aktorzy? Nie wiem, ale naciągnę mój antycringe'owy kocyk troszeczkę wyżej. Niech rodzice dopilnują, bo ja nic tu nie jestem w stanie zrobić, a nie siedzę właśnie z każdym z osobna i nie mówię im, co mają robić. Ale tutaj Jellyfrucik ma rację. Znaczy i ma, i nie ma. Wielu twórców czuje coś takiego jak odpowiedzialność za content i za widzów. Wielu twórców na jakimś etapie swojej kariery się dopiero tego uczy. Ja to miałam chyba po pierwszych 3 latach streama. Gdzieś miałam takie... Ej, widzę, jakie małe dziecko do mnie przyszło się przywitać ze mną, że mnie widziało. Głupio mi tak, że je przeklinam, a ono to słyszy. A ty czujesz? Tak, czuję. Dlatego nie biorę na przykład nieodpowiedzialnych współprac. Staram się nie promować szkodliwego kontentu. Mimo, że przeklinam, bo wiem, że przeklinami tego się nie wyzbędę, to staram się wam przekazywać jakieś pozytywne wartości, między innymi. Wiem, że na przykład dziecko mojego wujka mnie ogląda. Wiem, że ogląda mnie na YouTubie. I na przykład właśnie ostatnio wujek do mnie przyszedł i mówi: no, no, mój syn to cię uwielbia. Czekasz się, zobaczycie tam na jakieś święta czy coś. No i potem widzisz się z tymi ludźmi na święta, czy widzisz się gdzieś w domu, no i czy na tych spotkaniach z widzami masz takie, kurczę, chciałabym im dać coś pozytywnego z siebie. Tym bardziej patrząc na to, że internet jest teraz tak toksycznym miejscem, gdzie na każdym koncie są wyzwiska, na każdym koncie jest, wiecie, zawiść, jakieś złe informacje, bo samo takie strasznie dużo negatywnych emocji po prostu w tym. No i masz ochotę, tak wiecie, żeby u ciebie było tak pozytywnie, w tym twoim kąciku internetowym. No i właśnie chciałabym, żeby to był taki pozytywny kącik internetowy. Ja przynajmniej mam o sobie zdanie, że nie jestem toksycznym twórcą, takim dla młodego odbiorcy. Wiem, że przeklinam, no to jest, co bym miała na przykład do poprawy jeszcze. Kto nie przeklina, niech pierwszy rzuci kamień. Ej, chyba raz w życiu słyszałam, jak moja mama powiedziała przekleństwo, ale to była bardzo zła. I wtedy raz usłyszałam. I to było, ja się aż, historyczny moment. Mają swoich rodziców, to już ich rola. Co sądzimy? Ja to bym najchętniej sprawiła, żeby się działy takie reportaże za wszystkie te TikTokowe live'y, na której od 3 lat, nie, od 3 lat to nie, ale od roku ludzie rzucają mentosa do coli, jeszcze do dzisiaj nie wrzucili. Dla mnie to jest bardziej pojemne.
Ja uważam, że Jelly Fruit jest trochę szkodliwy dla dzieci. Też tak sądzę. Ja nawet nie wiedziałam, że on robił takie rzeczy. Ja myślałam, że on tylko krzyczy sobie jakieś głupotki na streamie, nie? Ale że jakieś je kostkę do zmywarki albo takie coś, no to jest... mocne. Zresztą bardzo się dziwię, że TikTok go za to nie zbanował. Przecież to jest tak jakby, nie wiem, ktoś pokazywał, jak se krzywdę zrobić ostrym narzędziem, czyli self-harm, nie? Banował wiele razy, a no to, to tak. Nigdy się tak nie czułem tragicznie, naprawdę. Nigdy. Czuję się tak tragicznie, kurde. 79-letnia babcia powiedziała, że jestem patologią, kurde. Serio? Ale kurde, ci z TVN-u tak to pokazali, ale my się wspieramy na tych live'ach i oni tego nie pokazali, kurde. No my rzeczywiście miałem takie przykre sytuacje, bo ja nie dopuszczam do siebie takich smutnych, kurde, sytuacji, no. Tak, to moje kolejne konto, bo mi inne zbanowali konta, bo nie mają, wiecie, jakieś wtyki w TikToku i tak dalej i wszystko. On ma 600 tysięcy obserwujących na Instagramie? O, dobrze, dobrze, drogi internecie, robimy wielką wojnę z Jelly Fruciciem. Pokażmy, że jesteśmy silniejsi niż te tiktokowe łosie, co są takie, takie te. Musicie wbić na mojego Instagrama i zostawić tam obserwacje. Musimy mieć więcej obserwacji niż Jelly Fruci. Szybko wbijajcie, szybko, bo powiedziałam nazwę tej stacji. Zaraz mnie zbanują. Szybko, to wrzucę telefon do tej kawy. I za 10 sekund wrzucam ten telefon do kawy. Szybko, a, zaraz ten telefon wejdzie w tej kawie. Nie wiecie, jak ja to zrobię. Ja wam zaraz pokazuję, jak to zrobię. 3, 2. Zaraz ten telefon ląduje w tej kawie. Taka jest mała dziurka. Zobaczcie, taka mała dziurka, a tak duży telefon. Jak ja go zmieszczę, jak ja go zmieszczę. Zobaczycie zaraz. Ocenisz piosenkę? Dzisiaj oceniam piosenki za 50 zł. Więc potrzebuję jeszcze dwie dyszki od ciebie. Wiatrak przesyła 20 zł. Zobaczmy to dzieło. Każdy z nas jest taki sam. Wątpliwe, że jutro się pozna. Każdy z nas jest taki sam, więc nie wiem, czy mogę tu zostać. Każdy z nas jest taki sam, więc nie wiem, czy jutro się poznam. Kurczę, to nie ma sensu. Jeżeli każdy z nas jest taki sam, to ja przeczę, ja jestem inna. Nie mówię specjalna, ale inna. Ale gdyby każdy z nas był taki sam, to mógłbyś się poznać jutro, bo jesteś taki sam, jak wszyscy inni. Czyli łatwo byłoby się poznać, bo jesteś taki sam, jak wszyscy inni. I nie wiesz, czy możesz tu zostać, ale czemu nie wiesz, czy możesz tu zostać? Jeżeli każdy z nas zostaje, a każdy z nas jest taki sam, to znaczy, że każdy może zostać. Więc to nie ma powodu, żeby iść. Udajesz? Nie, przeprowadziłam analizę podmiotu lirycznego. Strasznie dużo tutaj takiego, nie wiem jak to powiedzieć, takiego surowego autotuna? Takiego mocnego autotuna dziwnego. I wycia dużo, no. Dużo wycia jest. No, trochę za dużo rzeczy. No i ten refren bez sensu. Pozdro. Thank you.